Polskę trzeba radykalnie zmienić, dlatego startujemy do Sejmu. Mówili dzisiaj kandydaci Komitetu Pawła Kukiza w wyborach. W parlamencie chcą także działać na rzecz rozwoju turystycznego Grudziądza. Na liście numer 7 w naszym okręgu znajduje się dwoje Grudziądzan. Anna Krajewska w politykę zaangażowała się przed wrześniowym referendum. Popierała postulaty Pawła Kukiza dotyczące między innymi jednomandatowych okręgów wyborczych. Nic więc dziwnego, że startuje do Sejmu właśnie z jego listy. Chodzi o to, żeby właśnie referenda były wiążące, żeby nie było tego progu. Czyli wiadomo, jak 80% osób, które pójdą na to głosowanie, będzie chciało osiągnąć coś, to znaczy, że to są osoby zainteresowane, które chcą tego i uważam, że powinno zostać to właśnie wprowadzone, powinno być to wiążące dla władzy. Do Sejmu z listy Pawła Kukiza startuje także Jaromir Łatuszyński, obecnie mieszkaniec Torunia, ale przez wiele lat związany z Grudziądzem. Jego zdaniem nasze miasto potrzebuje wieloletniej strategii, która określi jego cele, bo na razie nikt nie powiedział, w którą stronę Grudziądz ma się rozwijać. Ma potężne szanse Grudziądz, jeśli chodzi o turystykę uzdrowiskową. Tak akurat się składa, że też robiłem taki projekt komercyjny dotyczący turystyki uzdrowiskowej i kwestia solanek naszych, to nie powinna być kwestia tej jednej piramidki, która tam sobie jest zbudowana od jakiegoś czasu, natomiast to powinno być kompleksowe nastawienie się na główny węzeł przełamania dla miasta właśnie pod tym względem. Zmiany potrzebuje Grudziądz, ale zmiany tak naprawdę potrzebuje cała Polska. Mówili dzisiaj na konferencji przy Flisaku kandydaci Pawła Kukiza do Sejmu. Przez ostatnie lata mieliśmy praktycznie do czynienia z pudrowaniem trupa. Polska jest w takiej sytuacji, że większość naszych mediów, większość przedsiębiorstw, wszystkich aspektów naszego życia jest oparte na zagranicznym kapitale. Nie mamy swoich wielkich zakładów, które mogłyby czymś się pochwalić w świecie. Już zmiany są potrzebne. Są potrzebne zmiany konstytucyjne, między innymi właśnie zmiana ordynacji wyborczej po to, żebyśmy mogli mieć jakikolwiek wpływ na to, co nasi posłowie wyczyniają, bo w chwili obecnej wygląda to tak, że raz na 4 lata idziemy, wrzucamy kartkę, później nie możemy kompletnie nic zmienić. Kandydaci z listy Pawła Kukiza liczą, że do Sejmu wejdzie ich dużo więcej niż podają to obecnie ogólnopolskie sondaże.